Na raport zaprasza Kinga Kiercz. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich między innymi. Mieli w mieszkaniu 4 kg amfetaminy. W Bytomiu powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego. W Wodzisławiu Śląskim odbyła się ważna konferencja. Ten tydzień upływa pod znakiem sukcesów śląskich policjantów. Kolejny dzień, kolejne zatrzymania. Tym razem dąbrowscy kryminalni zatrzymali 3 osoby, które w swoim mieszkaniu posiadały ponad 4 kg amfetaminy. Śląscy policjanci nie zwalniają tempa. Mieszkańcy naszego regionu mogą spać spokojnie, bo funkcjonariusze każdego dnia zatrzymują kolejne osoby, łamiące prawo. Tym razem udało się to policjantom z Wydziału Kryminalnego Dąbrowskiej Komendy. Policjanci z Dąbrowy Górniczej prowadzili śledztwo w sprawie posiadania narkotyków. Zatrzymano 3 osoby w mieszkaniu na terenie Sosnowca. Były to osoby w wieku od 27 do 38 lat. W rzeczywistości w mieszkaniu posiadali ponad 4 kg amfetaminy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił naszym policjantom na postawienie dwóm mężczyznom zarzutu posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd rejonowy zastosował wobec nich areszt tymczasowy. Za to przestępstwo grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymywanie osób podejrzewanych o handel narkotykami to bardzo ważne zadanie policji, które przyczynia się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego też policjanci zapewniają, że będą kontynuowali swoje działania, podejmując walkę z handlarzami narkotyków. Już niedługo w Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego. To 7 taki obiekt w regionie uruchamiany w ramach Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. Nowe centrum w Bytomiu ma składać się z 2 punktów przyjęć Oddziału Psychiatrii Szpitala Wojewódzkiego oraz Zespołu Lecznictwa Środowiskowego. Otwarcie nowego centrum zaplanowano na drugą połowę tego roku. Nowo powstałe Centrum Zdrowia Psychicznego to odpowiedź na coraz częstsze przypadki depresji w społeczeństwie. Centrum przeznaczone jest dla całej populacji miasta Bytomia od 18 roku życia i zgłosić się będzie można do punktu zgłoszeniowo koordynacyjnego, czyli takiej twarzy na tego centrum, naszego centrum, od godziny 8 do 18 bez skierowania, z każdą problemem, trudnością, jaki tylko będziemy mieli. Tam specjalista, czy to psycholog, czy to doświadczona pielęgniarka, pokieruje nas dalej. Sprawdzi, czy ten przypadek jest nagły, wymagający natychmiastowej interwencji specjalisty, czy też jest pilny i wtedy taka pomoc będzie do 72 godzin. I tutaj uwaga, w tej chwili terminy są 3 miesiące plus, więc no, zmiana bardzo, bardzo duża. Czy też przypadek jest planowy i możemy jakby, czy to własnymi siłami, czy to z pomocą, czy inaczej, czy możemy dłużej zaczekać na pomoc specjalisty. W takim przypadku także nie zostaniemy bez pomocy, bo w samym punkcie ten psycholog już udzieli nam rady, co zrobić dalej. Problem zdrowia psychicznego coraz częściej dotyka tych najmłodszych pacjentów, ale również w późniejszym wieku trudno o fachową pomoc i szybką diagnozę. Od kilku lat mówimy o gigantycznym problemie psychiatrii dziecięcej, no więc zła wiadomość jest taka, że to dzieci dorastają, prawda? I jakby trafiają do systemu psychiatrii dorosłych. Druga sprawa to pandemia. Przykładowo przed pandemią mieliśmy około 600 pacjentów rocznie w naszym oddziale zamkniętym, teraz jest ponad 1000, przy mniejszej liczbie łóżek, tak? Czas hospitalizacji się skraca z uwagi na natłok chorych, które czekają na pomoc. W aktualnej formie system jest niewydolny i centrum tam, gdzie działa, tam pomaga. Bytomskie Centrum Zdrowia Psychicznego będzie 7 tego typu placówką w województwie śląskim. Wczoraj w sali konferencyjnej dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja, która poruszała 4 tematy, m.in. komunikację miejską, a także wygrany proces, który został wytoczony Skarbowi Państwa. W Wodzisławiu Śląskim w dniu wczorajszym odbyła się konferencja prasowa z prezydentem miasta Mieczysławem Kiecą oraz wiceprezydentem Wojciechem Krzyżek. Pierwszy temat, jaki został poruszony, to różne scenariusze na komunikację miejską ze względu na wymaganą waloryzację puli środków na rzecz komunikacji autobusowej w mieście. Najlepsze rozwiązanie tego kłopotliwego scenariusza jest wykonywanie zleconego zadania przez przewoźnika komunikacji miejskiej do końca roku, a następnie wytoczenie miastu procesu. Problemem, jak się okazuje, stała się umowa zawarta z naszym przewoźnikiem, który od ponad 4 lat świadczy usługi komunikacyjne na terenie Wodzisławia Śląskiego.
dlatego że sama umowa jest tak skonstruowana, zresztą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, że zawiera, jak jest wieloletnia, zawiera pewne elementy waloryzacji, które muszą być zawarte. I mamy dosyć prosty zapis, że co roku umowa jest waloryzowana o wskaźnik podany przez GUS. Kolejnym tematem środowej konferencji była zapowiedź powołania nowej spółki miejskiej, która zajmowałaby się gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zdaniem urzędników przyniosłaby ona oszczędności m.in. powstanie biogazowni, uzyskanie zielonej energii. Kolejnym elementem byłoby przejęcie wywożenia odpadów komunalnych przez spółkę z terenów gminnych, produkcja paliwa alternatywnego, aby przetwarzać odpady i pozyskiwać z tego fundusze. Podstawowym zakresem działalności będzie w pierwszym etapie prowadzenie PSZOK-a, dodatkowe wożenie i świadczenie usług dla mieszkańców, na przykład na PSZOK, nadanie drugiego czy nawet trzeciego życia meblom czy urządzeniom, które ludzie zostawiają na PSZOK-u. Przetarg na promocję miasta poprzez sport to kolejny temat ubiegłej konferencji. Tańszą ofertę na promowanie miasta przedstawił jeden z podmiotów startujących w przetargu. Na ten moment miasto jest na etapie formalności, m.in. podpisania umowy z tańszym podmiotem. Jeden podmiot zaproponował cenę dużo niższą w stosunku do oferty złożonej przez drugi podmiot, będący niejako w cudzysłowie wielkim liderem konsorcjum czy organizującym promocję miasta poprzez sport. Prawie 1 000 000 złotych od Skarbu Państwa dla Włodzisławia za nieprzestrzeganie konstytucji. Sprawa trwała prawie 4 lata. Dotyczyła ona pieniędzy, które samorząd musi dopłacać, aby wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Skarb Państwa musi oddać miastu ponad 700 tysięcy złotych plus odsetki, co w sumie daje około 1 000 000 złotych. Jeżeli byśmy mieli zatrudnić tyle osób, na ile przekazuje nam Skarb Państwa, a był przykład takiej gminy w Polsce, ja nie podam Państwu której, to tam wójt po prostu powiedział wprost, że Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny 2 razy w tygodniu po 3 godziny. I koniec. Bo na tyle etatu płaci Skarb Państwa. No nikt nie wyobraża sobie w naszym mieście, żeby urząd nie był czynny. W związku z powyższym my ponosimy koszty pracownicze, zapewniamy jak najlepszą usługę, ale Skarb Państwa nie zwraca za to środków. Wyrok na razie nie jest prawomocny, natomiast dla urzędników jest to wielki sukces o środki, które im się należą. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie odbyło się uroczyste nadanie kolejnych stopni awansu uczniom klas mundurowych oraz medycznych. Podczas wydarzenia zgromadzeni goście mogli zobaczyć pokaz musztry oraz pierwszej pomocy. Nadanie stopni awansu klasom mundurowym i medycznym to już tradycja, która w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie zapisała się już na stałe. Uroczystość odbywa się 2 razy w roku i jest dużym wyróżnieniem dla uczniów klas średnich. No, to jest dzisiaj bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności, zwłaszcza dla klas mundurowych i ratowniczych. Jest to nadanie z wyższego stopnia służbowego, czyli tak zwane awanse. Co SMS za określone, prawda, wyniki w nauce, za pewną postawę, nadajemy takie stopnie awansu. To są nasze takie wewnątrzszkolne stopnie. Oczywiście one tak troszeczkę odpowiadają tym, powiedzmy, wojskowym czy tym ratowniczym, ale jest to takie uwieńczenie ich pracy przez cały semestr. Uczniowie bardzo to uczniów motywuje do pracy, chcą się jakby wysilać jeszcze więcej, bardziej. No i oczywiście walczą później o te wszystkie średnie, żeby móc uzyskać ten stopień. Sądzę, że jak najbardziej warto się uczyć, warto chodzić do szkoły, żeby dostać wyróżnienie, ponieważ jest to ważny taki moment dla każdego ucznia. Klasy mundurowe już od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która już na etapie szkoły średniej jest pewna tego, jaki zawód chce wykonywać w przyszłości. No, na początku trzeba było zaznaczyć, że jest to szkoła, która różni się od takiej, można powiedzieć, zwykłej, tak ogólnie mówiąc, gdyż no, tutaj odbywają się zajęcia takie poza normalnymi przedmiotami, takimi na przykład jak maturalne właśnie. Dużo zajęć odbywa się właśnie takich stricte przygotowujących pod ten cel życiowy, jakim w naszym przypadku jest akurat, są akurat służby mundurowe, więc jest tutaj zdecydowanie ciekawiej.
Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to już jest 13 lat mojej osobistej przygody z klasami mundurowymi. Zaczynałem jako młody nauczyciel ze stopniem sierżanta, a teraz już jestem młodszym aspirantem. Przez te 13 lat piękna, wspaniała przygoda, taka moja osobista, bo wychowaliśmy wielu wychowanków zarówno w służbach wojskowych, policyjnych, strażackich i to jest takie piękne w tej całej idei tych klas mundurowych, propagowanie tej idei patriotyzmu, takiego wychowania w dyscyplinie, no bo tego młodzieży teraz brakuje, a ten profil mundurowy to właśnie daje. Dlatego pytając uczniów o przyszłość, odpowiedź mogła być tylko jedna – służby mundurowe. Moje plany na przyszłość ograniczają się stricte do wojska. Moje raczej pójdą w kierunku policji, a takim, można powiedzieć, marzeniem życiowym to jest praca w oddziałach kontrterrorystycznych. Dużą rolę w szkole odgrywają również przyszli medycy w klasie ratowniczej, którzy pierwszą pomoc oraz zagadnienia medyczne mają w jednym paluszku, co udowodnili podczas dzisiejszego wydarzenia. W Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach już po raz kolejny w ramach Dni Otwartych odbyły się targi edukacyjne. Była to świetna okazja do zapoznania się z ofertą szkoły oraz poznania jej społeczności. Targi edukacyjne zorganizowane w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach skierowane były głównie do uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz ich rodziców. Impreza przyciągnęła tłumy gimnazjalistów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat proponowanych przez szkołę kierunków. Nasza oferta jest bardzo szeroka. Kształcimy na 3 podstawowych płaszczyznach. To jest liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa. Dlatego dzisiaj bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do zwiedzania szkoły, do oglądania, do zapoznawania się z naszą placówką. A od września zapraszamy do nauki w murach naszej szkoły. Mamy w naszej szkole fantastycznych pedagogów, takich mistrzów, którzy kierunek pokazują młodym ludziom i rozwijają ich talenty. Mamy fantastyczne wyposażenie na poziomie europejskim. Także młodzież, która trafia do nas, ma pełne spektrum możliwości rozwoju w wielu obszarach. Zespół szkół w Czerwionce-Leszczynach posiada bogatą ofertę kształcenia. Przygotowane wystawy kierunków zachęcały do odwiedzenia i zapoznania się z informacjami na temat takich kierunków jak np. technik reklamy, informatyki, elektryki, gastronomii, hotelarstwa, górnictwa oraz wiele innych. To jest bardzo zachęcający i dużo oferujący z sobą kierunek, że warto po prostu tu przyjść. Jak najbardziej wymaga to odrobiny zainteresowania, co prawda, tematem. I poświęcenia czasem czasu na tą naukę, bo niektóre zagadnienia są bardziej skomplikowane niż się wydaje, ale myślę, że warto i że jest to przyszłościowy kierunek. Wybór jest bardzo ciekawy, jak na technikum nie jest trudno. Mamy bardzo dobrą pracownię wyposażoną. Jest bardzo ciekawie. Wielu ósmoklasistów nie ma jeszcze określonego kierunku nauczania, dlatego te targi na pewno pomogą im w podjęciu decyzji. Nie wiem, nie przyszłam tu z jakimiś myślami, coś tak myślałam nad gastronomią, a tak to nie wiem. Podczas wydarzenia uczniowie zatańczyli słynny taniec Belgijka, zachęcając innych uczestników do wspólnej zabawy. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Śródmiejski Urząd w Warszawie stał się najbardziej obleganym budynkiem stolicy. Wszystko za sprawą wydawanych tam licencji taksówkarskich. Tłumy kierowców czekają w kolejkach na ich wydanie, po tym jak okazało się, że według prawa świadczyli usługi nielegalnie. W ostatnim czasie firmy zaczęły masowo weryfikować uprawnienia kierowców taksówek, przez co wszyscy, którzy nie posiadali wypisu z licencji taksi i identyfikatora kierowcy taksówki, zostali pozbawieni pracy. Dodatkowo przez ogromne zainteresowanie kierowcy muszą liczyć się z długim oczekiwaniem na wolny termin. W lasach regionu autonomicznego w Chinach odkryto tajemnicze zapadlisko z własnym lasem. Naukowcy z Instytutu Geologii Krasu Chińskiej Służby Geologicznej postanowili je zbadać. Ekipa ekspedycyjna zjechała na linię, by dostać się do podstawy zapadliska. Na dnie znajduje się prymitywny las z 3 dużymi jaskiniami. Ten region Chin słynie z zapadlisk i innych formacji krasowych, a część z nich jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na ten moment na więcej informacji lasu trzeba będzie jeszcze poczekać.
Rządząca partia Gruzińskie Marzenie wycofuje projekt ustawy o zagranicznych agentach, przez którą we wtorek doszło do zamieszek. Partia tłumaczy się potrzebą zmniejszenia konfliktu w społeczeństwie. Sama ustawa zakłada nałożenie obowiązku rejestrowania się jako zagraniczni agenci wszystkim pozarządowym mediom otrzymującym ponad 20% swoich funduszy z zagranicy. Tysiące demonstrantów zgromadziło się we wtorek pod parlamentem, a niektórzy nawet próbowali wybić kamieniami okna w gmachu budynku. Pod wieczór zostali rozproszeni przez służby porządkowe. W ciągu 2 dni gruzińska policja zatrzymała ponad 70 osób. W raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym porozmawiamy z Bartoszem Nowakiem, śpiewakiem operowym i finalistą jednego ze znanych programów kulinarnych, o pasji do gotowania, a także o dalszych kulinarnych planach. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.